Jak spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem wyglądało dla Judasza Iskarioty, który był złodziejem i zdrajcą? Między innymi przeczytać możemy o tym w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 47 do 53 wersetu. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. I ta zdrada miała miejsce za 30 srebrników. Ponieważ znamy koniec życia Judasza, być może zadajemy sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus Chrystus wybrał go na swojego ucznia. Pomimo, że Syn Boży znał jego serce i wiedział wszystko od początku, co miało nastąpić, uczynił Judasza jednym z 12. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że musiały się wypełnić pisma. Przyjaciel i osoba posiadająca zaufanie Pana Jezusa Chrystusa miała okazać się jego wrogiem, bo tak mówi Psalm 55, wersety 13 do 15. Z tą postacią jest jednak powiązana pewna tajemnica, ponieważ my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć połączenia suwerenności Boga z odpowiedzialnością człowieka. Judasz towarzyszył Panu Jezusowi Chrystusowi przez wiele lat. Widział Jego wielkość oraz Jego łaskę. Pomimo tego błogosławionego wpływu, serce Judasza pozostało zimne. Przykład Judasza wyraźnie pokazuje, że można przebywać w bliskości Chrystusa Jezusa Pana, a jednak pozostać obojętnym na Jego osobę. Nie możemy Judasza porównać do nas, wierzących, ponieważ on nie posiadał życia z Boga. Jednak jego życie i zachowanie pozwala nam nieco zrozumieć z tego, co dzieje się wokół nas. Nie będziemy szczegółowo zajmować się Judaszem, ale chciejmy pokazać dwa pouczenia, które z tej historii jego możemy wyciągnąć. I to widać wyraźnie, że istnieją ludzie, którzy przez wiele lat przebywają pośród wierzących, są aktywni w życiu zgromadzenia i użyteczni w dziele dla Pana. Jednak po jakimś czasie odchodzą do świata i występują przeciwko wierzącym, z którymi wcześniej mieli społeczność. U niektórych z nich staje się widoczne, że nigdy nie posiadali życia z Boga. Takie przypadki mogą bardzo zachwiać naszą wiarę. Istnieje niebezpieczeństwo, że zaczniemy wątpić w Pana Jezusa Chrystusa. Jednak ta historia Judasza pokazuje, że istnieje możliwość, aby podawać się za osobę wierzącą, a pomimo to jednak nie być osobą wierzącą. Pomimo doskonałego wpływu naszego Zbawiciela, Judasz nie uwierzył w Boga. Kiedy dziecko wierzących chrześcijan nie nawróci się, często rodzice zadają sobie pytanie, co uczynili źle. Ale nawet gdyby wszystko zrobili bezbłędnie, zawsze jeszcze pozostaje kwestia, że ich dziecko samo musi dokonać tego wyboru. Z jednej strony wiemy, że nasz Bóg, Zbawiciel, pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, bo tak uczy 1 Tymoteusza 2:4. Z drugiej zaś strony aktualne są słowa o tym, że kto chce, niech darmo weźmie wodę życia, jak uczy nas Objawienie 22:17. Pan pragnie, ale człowiek też musi tego chcieć. Chciwość była u Judasza przeszkodą do nawrócenia oraz motywem do zdrady. Podczas pierwszego kontaktu z arcykapłanami za zdradę Jezusa były mu obiecane pieniądze, jak to czytamy w Łukasza, 22 rozdział, 3 do 5 wersetu. Zaślepiony 30 srebrnikami, G
gestem miłości i zaufania zdradził Pana Jezusa Chrystusa. Pocałunek Judasza nie świadczył o nienawiści, ale był objawieniem wyjątkowej obojętności i podstępnej uprzejmości. On sądził, że Pan użyje swojej mocy, aby się uwolnić, a wtedy otrzyma zapłatę za swoją zdradę, bez żadnych dalekosiężnych konsekwencji. Kiedy jego oczekiwania się nie spełniły, odebrał sobie życie.